Andrzej Sołtysik zmienił wyznanie dla żony. Nadal pozostaje muzułmaninem. Andrzej Sołtysik nie jest katolikiem. Dla swojej drugiej żony zmienił wyznanie i przeszedł na islam. Okazuje się, wciąż figuruje jako muzułmanin. Dziennikarz skomentował sprawę. Andrzej Sołtysik jest muzułmaninem. Przeszedł dla żony na islam. Niebawem na świat przyjdzie drugie dziecko Andrzeja i Patrycji Sołtysików. To trzecia żona popularnego dziennikarza. Dla swojej poprzedniej partnerki został muzułmaninem. Czy wciąż zalicza się w poczet wyznawców islamu? W jakiej wierze wychowa kolejnego potomka? Ostatnio Sołtysik był gościem podcastu Porażka, czyli Sukces, w którym został zapytany o swoje poprzednie relacje małżeńskie i kolejnego potomka. Dziennikarz rozwodził się dwukrotnie. Jego druga żona, Shadia Nugut, była muzułmanką. Rodzice kobiety zgodzili się na ślub pod warunkiem, że jej wybranek będzie wyznawał tę samą religię co ona. Przyjąłem imię Rachid, odbyłem nauki u mułły. Chodziłem na nauki ogólne, przedmałżeńskie i takie przygotowujące do przejścia, wspomniał Sołtysik. Miłość dziennikarza minęła, jednak wyznanie pozostało to samo. Czy to oznacza, że wyznaje islam? Z pokorą przyjmowałem prezenty od moich kolegów, które były dywanikami do rozkładania w różnych miejscach i do modlitwy. To było dawno. Rzecz była tylko statystyczna. Nie byłem praktykującym muzułmaninem, wyznał. Okazuje się więc, że Sołtysik w rzeczywistości nigdy nie praktykował islamu. Przyjąłem tylko imię. Ale według statystyki nadal pozostaję muzułmaninem, bo nie zrobiłem ponownej konwersji, nie przeszedłem na żadną inną wiarę. Więc gdyby się nad tym zastanowić, to nadal nim jestem, zdradził. Niestety w Polsce widać się jaskrawe przejawy islamofobii. Rozmaite dyskryminacyjne zachowania można zaobserwować na różnego rodzaju spędach nacjonalistów, ale krzywdzące słowa o muzułmanach padają również z ust polityków różnych partii. Sołtysik zna tę religię od nieco innej strony i dostrzega jej pozytywy. Powiedział, co najbardziej podoba mu się w religii drugiej byłej żony. Dbanie o higienę. W islamie nie ma też spowiedzi. Rozliczasz się przed Bogiem. Nie potrzebujesz pośrednika, który jest za siatką, jakiegoś księdza. I podoba mi się bardzo architektura religijna islamu, powiedział w rozmowie z Anną Zeidler. Żartobliwie odniósł się też do jednej ze stereotypowych cech islamu, poligamii, czyli możliwości posiadania wielu żon. Też mi się podoba. Ale mężczyznę musi być na to stać. Ja posiadałem 3 żony, co prawda nie w tym samym czasie i jak się okazało, nie było mnie na to stać, powiedział, nawiązując do spraw rozwodowych.